Danuta Cholecka zniknęła z wiadomości. Teraz mówi o swojej psychice. Danuta Cholecka na jakiś czas zniknęła z wiadomości. Od kilku dni nie poprowadziła głównego wydania. W sieci pojawiły się plotki, że to efekt zmian wprowadzanych w TVP. Okazuje się jednak, że Cholecka pracy na Woronicza nie straciła. Postanowiła uciąć falę spekulacji. Prowadząca wiadomości i szefowa programu informacyjnego Telewizji Polskiej pracuje w TVP od ponad 30 lat. Za czasów prezesa Jacka Kurskiego Danuta Cholecka stała się jedną z najważniejszych twarzy stacji. Danuta Cholecka zniknęła z wiadomości, ale wróci. Od kilku dni największa gwiazda TVP Info nie pojawiała się w głównym wydaniu wiadomości. Widzów mogła zaniepokoić jej nieobecność, na szczęście już wiadomo, co było tego przyczyną. Miałam kilka wolnych dni, a dokładnie 4. Dzisiaj będę prowadzić Minęła 20. Nie planuję dłuższej nieobecności. Jestem zdrowa, nic mi się nie stało, nie jestem w żałobie na szczęście, psychicznie też się dobrze czuję i nie planuję niczego, powiedziała Danuta Cholecka w rozmowie z Plejadą. Katarzyna Dowbor ujawnia, ile trwają programowe remonty. Czy ekipa Nasz Nowy Dom wyrabia się w 5 dni? W obecnym roku Katarzyna Dowbor świętuje 40-lecie swojej pracy zawodowej. Dużą część jej kariery zajmowało prowadzenie programu Nasz Nowy Dom. Miliony Polaków śledziło losy rodzin, którym ekipą remontową wraz z Katarzyną Dowbor podawali pomocną dłoń. Jeśli jest taka potrzeba, to część chłopaków zostaje i robią te wykończeniowe rzeczy, no tu trzeba zbić kołek, tu zawiesić obrazek. Oni w ogóle nie śpią, dopiero nad ranem wracają do domów. 12 godzin to taki standard, ale bywa też 15. Te 5 dni to czas ogromnego spięcia dla ekipy budowlanej, ale też filmowej. My naprawdę więcej czasu spędzamy ze sobą na planie niż z naszymi rodzinami, powiedziała. Słowa Katarzyny Dowbor to wiadomość dla widzów niewierzących w to, że remonty zajmują ekipie jedynie 5 dni.